Cześć, witamy się z Wami po wakacyjnej przerwie. Wracamy do poważniejszych tematów. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat naszej współpracy, dość nowej, z Fundacją Miś w Fartuchu. Wspólnie z Fundacją Miś w Fartuchu stworzyliśmy baton przyjazny osobom chorym na cukrzycę pod nazwą Czekoladowy Miś. W dzisiejszym odcinku troszeczkę porozmawiamy z założycielem fundacji. Zapraszam do oglądania. Fundacja ta powstała dosyć niedawno, bo w lutym, i no, historia ma założenia niestety mało przyjemną. Powstała z potrzeby niesienia pomocy, potrzeby, która jakby została we mnie zaszczepiona jeszcze przez mojego ojca, który niestety tragicznie zmarł pod koniec zeszłego roku. Zachęcał mnie przez większość mojego życia do tego, abym pomagał ludziom, i widząc to, jak on sam poświęcał swoje życie, by leczyć innych i pomagać im w trudnych chwilach, ja też chciałem to robić. W ten sposób powstała właśnie moja fundacja i teraz mam nadzieję realizować jej założenia. Rzeczą, nad którą skupiam się na początku, jest pomoc osobom z cukrzycą. Mam nadzieję, że będzie mi to towarzyszyć przez wiele lat. No, jestem z tym tematem bezpośrednio związany z racji na to, że sam choruję na cukrzycę i dlatego temat ten jest mi bardzo bliski i dlatego wiem, jak dużo pomocy trzeba tym osobom. Obecnie zaczęliśmy dosyć dużą konferencją z jednymi z najlepszych profesorów w temacie diabetologii w naszym kraju. Konferencję tą można zobaczyć na YouTubie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także na naszym Facebooku. A w najbliższym okresie planujemy kolejne wydarzenia typowo edukacyjne, a teraz skupiamy się również na działalności społecznej. Wspólnie z FitCake'iem, tak jak zostało to wcześniej wspomniane, stworzyliśmy baton, który pozwala diabetykom na zjedzenie czegoś słodkiego, co nie jest dla nich tak dużym grzechem. A no cóż, jak myślę, że przynajmniej większość wie, no cukier jest dużym problemem w przypadku osób, które chorują na cukrzycę, jak z samej nazwy wynika. Tak, tak jak wspomniałem, baton ten pomaga na chwilę takiego cheat day'a dla osób z cukrzycą bez poniesienia dużych konsekwencji. Właśnie z racji na to, że cukrzyca, mimo tego, jak różnorodną jest chorobą i na ile różnych typów się dzieli, a także jak szerokie grono osób dotyka, łączy ją zawsze ta jedna rzecz. Najważniejsze w leczeniu jest dieta. To, w jaki sposób się odżywiamy, znacząco wpływa na kontrolę glikemii, a także na to, w związku z tym, kiedy wystąpią lub czy wystąpią powikłania. Najważniejsze w tej diecie jest to, aby była ona z niskim indeksem glikemicznym, gdyż produkty, które mają wysoki indeks glikemiczny, czyli większość słodyczy, a także przykładowo białe pieczywo, stymulują insulinooporność, co sprawia, że nawet osoby z cukrzycą typu pierwszego mogą rozwinąć tzw. zespół metaboliczny i sama insulina nie będzie wystarczać w leczeniu, natomiast osoby z cukrzycą typu drugiego znacząco pogorszą kontrolę swojej glikemii pomimo przyjmowania leków. Dlatego ważne jest, aby wybierać odpowiednie produkty, takim jak na przykład jest Czekoladowy Miś, który ma niski indeks glikemiczny. Co więcej, to pokazuje, że właśnie nie jesteśmy koniecznie zamknięci w tym schemacie tego, że tylu rzeczy już jeść nie można. Tak naprawdę bardzo wiele jest sposobów, żeby zjeść smacznie, zjeść zdrowo, zjeść nawet na słodko, bez dużej szkody dla swojego zdrowia. To jest jedna z największych trudności, która czeka na nas jako pracowników ochrony zdrowia w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach dziecięcych. To, że dzieci, które trafiają tam, mają świeżo rozpoznaną cukrzycę, są przerażone tym, co będzie dalej, że już nigdy więcej nie zjedzą batonika, już nigdy więcej nie będą mogły jeść cukierków. To nieprawda. To wszystko można zrobić, trzeba to tylko zrobić z głową. I dużym wyzwaniem jest to, żeby tym dzieciom to wytłumaczyć, bo a w zasadzie nie tylko dzieciom, a też rodzicom, gdyż no jakby one, to rodzice w znacznej mierze odpowiadają za to, co dzieci jedzą. I dzięki temu, że te dzieci, ci rodzice będą wiedzieli, że są alternatywy, że można do tego podejść inaczej, jest większa szansa na to, że będzie ta glikemia dłużej, lepiej kontrolowana. Gdyż oczywiście możemy narzucić bardzo restrykcyjną dietę, która wyklucza prawie wszystkie produkty,
i osiągnąć dobry rezultat. To prawda, ale ile takie dziecko wytrzyma z taką dietą? Ile nawet dorosły wytrzyma z taką dietą? Rok, dwa? No dobrze, ale z cukrzycą można żyć 50 lat, 60, nawet więcej. Dlatego ważne jest, aby u podstaw nauczyć te osoby, jak mogą sobie radzić z żywieniem, tak żeby mimo wszystko nie szkodzić sobie, a móc sobie pozwolić na różne codzienne przyjemności. No i baton czekoladowy Miś, stworzony przez Fundację Miś Fartuchu wspólnie z FitCake. Jest on dlatego nietypowy, że raz, że stworzymy z produktów, które mają niski indeks glikemiczny, w związku z czym dużo mniej, jest dużo mniejszym problemem dla osób z cukrzycą. Oczywiście to dalej jest posiłek, to dalej są kalorie, to dalej są wymienniki, to oczywiście wszystko trzeba policzyć. Ale tutaj wychodzimy naprzeciw, chcemy tym osobom pomóc. I właśnie dlatego na odwrocie, oprócz standardowej informacji na temat ilości węglowodanów, białek i tłuszczy, jako ułatwienie są już policzone wymienniki węglowodanowe, wymienniki białkowo-tłuszczowe. To właśnie na ich podstawie osoby z cukrzycą dobierają dawkę insuliny do posiłku. I to, że zostało to już wcześniej policzone, jest dużym ułatwieniem, gdyż zwłaszcza na początku choroby nie każdy wie, jak policzyć wymienniki. Zwłaszcza wymienniki białkowo-tłuszczowe, które nie są aż tak proste do przeliczenia, wymagają znajomości paru, może niezbyt skomplikowanych wzorów, ale jeśli rozmawiamy przykładowo o 4 czy 5-latku, no tutaj nawet te niezbyt trudne wzory, które wymagają dzielenia i mnożenia, będą tak naprawdę nie do przeskoczenia. I dlatego chcieliśmy pomóc również tym osobom, dla których ta matematyka byłaby utrudnieniem, bo każdy powinien móc sobie pozwolić na coś słodkiego. Idea fundacji jest piękna i pomaganie ludziom jest czymś, o co moim zdaniem warto się starać. Dlatego proszę tutaj wszystkich, którzy to oglądają, również o wspieranie Fundacji Miś Fartuchu. Wsparcie nie musi być finansowe, bo to prawda, że działanie wymaga też nakładu funduszy. Niemniej ważne jest też to, aby śledzić nasze poczynania i uczestniczyć w naszych wydarzeniach, gdyż duża część naszej działalności opiera się na edukacji innych. No, żeby edukować ludzi, ludzie muszą słuchać. Żeby słuchać, muszą być obecni. I jest to dla nas bardzo ważne, aby dotrzeć do jak najszerszego grona ludzi. Cukrzyca została ogłoszona niezakaźną pandemią z racji na to, jak dużej ilości osób dotyczy na całym świecie. A mówimy tu o setkach milionów. Jednym z największych problemów, jaki jest związany z cukrzycą, jest brak wiedzy, niestarczająca edukacja. Ludzie nie wiedzą, jakich objawów się spodziewać, kto może być chory, kiedy zacząć szukać pomocy i przez to cukrzyca diagnozowana jest często zbyt późno, kiedy dochodzi już do późnych powikłań, które są niestety nieodwracalne. Dlatego my skupiamy się na edukacji, jak szukać u siebie objawów, jak podejrzewać chorobę, kiedy zgłosić się do lekarza, a także dla osób, które już są chore, staramy się przedstawić alternatywne, może bardziej wydajne sposoby na terapię, leczenie, gdyż to jest choroba, z którą trzeba przeżyć życie. Zazwyczaj nie da się jej wyleczyć, więc trzeba wiedzieć, jak się z nią zmierzyć i nauka na ten temat cały czas postępuje. Mamy coraz to nowe rozwiązania, coraz bardziej wydajne. A jeśli ktoś nie śledzi bezpośrednio tematu, może o nich nie wiedzieć. A one rzeczywiście mogą pomagać, mogą przedłużać życie i mogą poprawiać znacząco jego komfort. Dlatego, abyśmy dalej mogli robić to, co wydaje mi się, że umiemy, co chcemy robić, prosimy Was o wsparcie, prosimy Was o uczestnictwo, o zainteresowanie. Dziękujemy Wam za uwagę. Panu Michałowi dziękujemy za wspaniały materiał. Jeszcze przypomnę, że częściowy dochód, czyli złotóweczka od batona, będzie przekazana na wspomnianą Fundację Miś Fartuchu. Zapraszamy Was na kolejne odcinki. Dziękujemy za dzisiaj.